Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym Poke Investingu króciutko będzie, czyli długo, ale jednak będzie dzisiaj krótko, to już mogę wam obiecać. Chcielibyście robić zakupy w Pokémon Center w Japonii. Jak to zrobić, z czym to się je? Jesteśmy na stronie pokemoncenteronline.com. Jest to strona japońska. No i tutaj wam teraz nie poradzę za bardzo, bo ja jestem u Dawida na maczku, więc nie mam jakiegoś spolszczenia tej strony. Natomiast jak użyjecie googlowej przeglądarki, Chroma, czegokolwiek, to macie taki automat, który wam spolszczy wam te napisy, częściowo przynajmniej. I będziecie widzieli, o co tu chodzi. Jak to zrobić? No generalnie robiliśmy to już dosyć dawno z Dawidem, bo już od jakiegoś czasu mamy konto na japońskim Pokémon Center. Przede wszystkim będziecie musieli sobie wejść tutaj w te daszki, domki i tutaj przejść całą procedurę oczywiście po polsku. Tu jest rejestracja konta, adres, karta rozliczeniowa, jak widzicie biorą, przyjmują wizę, pewnie Mastercarda też. Z tego co pamiętam, to bez problemu przechodzi polska karta. Nie było problemu. Gdybyście mieli problemy jakieś z dodaniem karty, to możecie zawsze sobie dołożyć jakąś wirtualną kartę, na przykład Revoluta, albo dowolny inny serwis, który znacie, jeżeli chodzi o karty wirtualne, i tam można sobie nawet zrobić taką wirtualną kartę na Japonię, także oni nie będą wtedy widzieli dokładnie. Dla nich to nie będzie żadnej różnicy, będzie wyglądało jakbyście byli w Japonii. No generalnie trzeba być, żeby założyć sobie w Pokémon Center online japońskim konto, trzeba być teoretycznie rezydentem w Japonii, czyli mieszkać w Japonii. I teraz co zrobić podczas wpisywania danych? Co zrobić, żeby uzyskać japoński adres? No najprościej jeszcze, bo jeszcze jedna rzecz. Jak już założycie konto z japońskim adresem w Pokémon Center online, to jeszcze jest opcja taka, że oni wysyłają paczkę tylko na podany przez was adres. Więc tutaj przychodzą z pomocą serwisy pośredniczące, na przykład Forward to Me, który ma też, tak jak sobie zobaczycie, oni mają w Stanach magazyny, mają w Anglii, w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. I mają japoński magazyn. Także jest ok. I teraz jak sobie założycie znowu konto tutaj, to jest wszystko darmowe, z tego co pamiętam, żeśmy też już dosyć długo nie korzystali z Forward to Me, ale przecieraliśmy szraki z półtora roku czy dwa lata temu, także usługa jest sprawdzona i działa. Założycie sobie konto, dostaniecie adres japoński magazynu i ten adres magazynu wpisujecie tutaj w tym formularzu logowania. Musicie tam, no będziecie mówię mieli spolszczenie, więc no ja wam tego tu nie pokażę, dlatego że tu są krzaczki u Dawida na komputerze. Ale procedura jest taka, że zakładacie konto tutaj. To znaczy może inaczej. Najpierw zakładacie na dowolnym serwisie, który pośredniczy w, powiedzmy w zakupach, jest hubem przerzutowym, jeżeli chodzi o magazyny. Tych usług jest więcej, ja znam sprawdzoną taką, bo z niej korzystałem kiedyś, także powiem wam, że ja z niej korzystałem i ją znam, więc o niej mówię. Natomiast wiem, że jest takich firm dużo więcej. Tutaj najpierw zakładacie konto z adnotacją, że potrzebujecie adres magazynu japońskiego. Dostajecie tą linijkę, po prostu tą linijkę przeklejacie tutaj podczas rejestracji konta. No i podajecie jakiegoś tam maila. Mail może być wasz, nie musi być jakiś japoński, nie ma z tym problemu. Tam będą newslettery do was przychodziły, takie różne rzeczy. Także tu podajecie adres i wtedy jest to konto będzie aktywne, jeżeli jeszcze dodacie kartę do płacenia. Dlaczego kartę? No bo będzie potrzebna wam do zakupów. I teraz tutaj z tego co pamiętam karty Pokémon są tutaj. To sobie przejrzymy tak na szybkiego tą kategorię. Zobaczymy co tu fajnego jest. Oni mają masę różnych popierdółek, że tak powiem. Mają masę koszulek, jakieś monetki, jakieś maty. Zobaczcie taką ładną matę z pikaczem. 3300 jenów. Musicie sobie użyć walut.pl może albo jakiegoś konwertera walut, żeby sobie zobaczyć. Ceny są bardzo fajne. Tutaj macie jakiegoś deckboxa z tym Miraidonem, Koraidonem. Zawsze ich mylę. Tutaj jest jakaś talia gotowa. I co tam w środku jeszcze jest? Możemy sobie podejrzeć.
papierowa mata do gry, kojnik, no i trochę karcioszek do budowania deku, więc tutaj nie ma jakiegoś szału. 3600 jenów to jest, podejrzewam, okolice tam 100 kilku złotych, więc nie jest to drogie. Natomiast no my byśmy szukali pewnie oprócz jakichś pluszaków, cukierków i innych rzeczy, bo można sobie kupić wtedy wszystko. Natomiast nas by interesowały, powiedzmy, jakieś karty. I teraz jest, pojawia się taki drobny problem, dlatego że Pokémon Center wprowadził pewne ograniczenia już od początku 23 bodajże roku. Kiedyś można było, każdy mógł podczas premiery danego setu, który wychodził, można było kupić bodajże, z tego co pamiętam, dwa do pięciu boksów. To było zależne od setu, jakie to holidayowe były, chyba do pięciu, bo żeśmy kupowali z Dawidem. Natomiast zwykłe sety chyba dwa boksy maksymalnie na osobę. Niestety to się w 23 zmieniło i teraz wszystkie sety, które wychodzą, są robione na tak zwaną loterię. Zobaczcie, tutaj na przykład macie boks na Gaba, czyli ten limitowany, można, on jest jeszcze dostępny, 4800 jena, czyli dosyć niedrogo, tam 100, powiedzmy 130 zł czy 140 zł. I teraz jakbyście chcieli to kupić, to nie możecie tego kupić, dlatego że to było wszystko na tak zwaną loterię. Jak sobie to przetłumaczycie, tą stronkę, nie wiem, czy to się tak da u Dawida przetłumaczyć. Przetłumacz, da się. No, także zobaczcie. Zobaczymy na polski. O każdym harmonogramie sprzedaży loterii. Okres akceptacji wniosków. I teraz tak, jak ta procedura się odbywa? Jak wychodzą nowe sety albo produkty, których nie da się kupić bezpośrednio, tylko są na tak zwaną loterię. Więc odbywa się to tak, że macie podane daty. Tak jak widzicie, tutaj są raz, dwa, trzy daty losowania. Wchodzicie do tej, zapisujecie się na tą loterię przez swój profil. Tam będzie specjalnie w profilu takie miejsce, loterie i jakieś tam inne rzeczy. Tam wchodzicie, zapisujecie się na loterię, która was interesuje. Docelowo oczywiście ten produkt chcecie kupić. I no i tu widzieliśmy, że były trzy terminy loteryjne. Ostatnim był maj, 24 maja 23, i wtedy był ostatni termin, kiedy można było wylosować. Przeważnie z doświadczenia wam powiem, że jak nie za pierwszym, to za to drugą loterią przeważnie się udaje, tam jakiś limit, nie wiem jaki tu jest limit, chyba jeden boks, tak? Albo dwa boksy, no to byśmy musieli to przetłumaczyć. W każdym razie są limity i teraz... To nie. Pobierają nam po prostu jakąś tam dosłownie groszową sprawę z karty, obciążają kartę, że klient jest faktycznie wypłacalny, to znaczy, że adres się zgadza, czy adres, klient się zgadza z kartą, potrącają wam chyba jakieś tam 5 groszy dosłownie, czy 2 grosze z karty i w ten sposób rezerwują wam miejsce w tej loterii. Ta loteria odbywa się tego dnia, który jest podany. No i potem jak gdyby wchodzicie do gry, jak jesteście wylosowani, dostajecie maila, że udało wam się wylosować dany produkt i wtedy z karty wam pobierają całą resztę za ten produkt. Wysyłka, z tego co pamiętam, jest albo darmowa do tego huba, o którym żeśmy mówili, czyli do Forward i do ich magazynów, bo one są w Japonii. Albo jest darmowa, albo kosztuje 500 jenów chyba od pewnego czasu, więc to jest 500 jenów, to jest tam niecałe 20 zł, więc to nie jest drogie, więc to jest sprawa pomijalna i to jest jedyna możliwość sensowna kupienia, o widzicie tu Classic jest, ciekawe czy on jest do kupienia normalnie czy nie, no widzicie Classic też jest na loterii, nie? Też na loterii, bo to już widać, że jest na loterii. Także kurczę, to tak się, wiecie, tak się tego nie da dostać sobie teraz, nie? To jest właśnie to, że ja już mówiłem jakiś czas temu na odcinkach, że nie da się wejść do Pokémon Center online, na przykład do sklepów w Tokio czy gdzieś tam indziej i kupić sobie kart, boksów całych. Nie ma takiej możliwości. Taki przywilej mają tylko ci gracze, którzy kupują i to oni też nie kupują całych boksów, tylko te boksy są rozbierane przez pracowników na miejscu i wszystko jest pakowane, te boosterki są pakowane w takie woreczki foliowe, nie?
No i widzicie, tutaj mamy jeszcze tego Double Boxa z Clayburst'a i Snow Hazard'a. Był taki limitowany. I tak jak widzicie, tego on jest dostępny, ale znaczy jest, widnieje, że jest. Natomiast i tak on był na loterii i tego się nie da kupić, bo zobaczcie, tutaj nigdzie nie ma przycisku do kupienia, nie? To są tylko do X-a, czyli do tego, nie Telegrama, tylko, o Jezus, nie Facebooka. No mi się zawsze mylą, teraz to jest X. Jest tutaj czat, jakiś tam line, wiadomości, tam ichne i tak dalej. Także niby jest dostępny, ale nie da się go kupić. I teraz jak sobie widzicie, to są tyle pozycji z kart, jest na przykład i koniec. Na przykład Shiny Treasure RX jest wyprzedany. Jeden boosterek był za 550. Rulery, te, które żeśmy otwierali na odcinkach, te boksy wyprzedane za 4200 były, czyli można było je kupić za 140, powiedzmy około, no już tak pira z drzwi. 140 zł te boksy w Japonii kosztowały, nie? I tutaj możecie sobie przeglądać, co tutaj ciekawego było. No były te 151, fajne, one były niedrogie. To wszystko jest wyprzedane. Tutaj nic praktycznie, jeżeli chodzi o karty, zobaczcie, Snow Hazard 5500. Generalnie cena takiego boksa w Japonii, zwykłego 30-boosterkowego setu, zwykłego, nie Holiday'a, to jest przeważnie 5400-5500 jenów. To na nasze jest jakieś 150 do 170 zł. Czyli to nie jest dużo. Natomiast teraz, jakbyście chcieli taki sobie, powiedzmy, że udało wam się to wygrać w loterii i to jest wysyłane do magazynu. I teraz taki boksik, powiedzmy, że trafiliście dwa, to musicie sobie wejść w kalkulator na przykład, zrobić sobie Japonia do Polski. Będzie to wielkości, no karton po butach to będzie za duże, ale wielkości powiedzmy, no laptopa też nie. Ciężko to powiedzieć, ile to będzie. Na pewno nie będzie więcej jak kilogram. Na przykład będzie 0,09 powiedzmy kilograma. No i tutaj możecie sobie jakieś tam wpisać parametry, powiedzmy, że będzie 14, dwa boksy, nie? I możecie sobie przeliczyć, ile to wyjdzie was transport od tej firmy do was. Bo oni są pośrednikiem, którzy przyjmują na magazyn i wysyłają. No i widzicie, jakie macie opcje tutaj, nie? Oczywiście tych opcji chyba jest trochę więcej, jak się zalogujecie. Ja tu nie jestem zalogowany. Natomiast tu są jakieś przykładowe kwoty do Polski, ile to będzie szło. 7000 jenów. Czyli boksy kupiliście za 3000 jenów. Czyli powiedzmy, kupiliście za 300 zł dwa boksy, bo tylko tyle wam pewnie dadzą, więcej wam nie dadzą z loterii. Czyli 3000 jenów wydaliście, a 7000 jenów kosztuje przesyłka o takich wymiarach, czyli to są małe, dopasowane praktycznie do boksa. Kosztuje 7000 jenów, czyli ile? Jeszcze z dwa razy tyle. To teraz musicie się zastanowić, czy to się opłaca, czy szukać jakiejś innej metody zakupu produktów z Pokémon Center. No tego jest mnóstwo, zobaczcie, tu są jakieś piny takie limitowane, kurczę, za 24 tysiące jenów, to jest jakiś sztos na pewno. Patrzcie, jakie ładne piny, nie? No oni mają tego masakratycznie dużo, jak tutaj wejdziecie do tego sklepu, to tych pluszaków, wieszaków, różnych słodyczy, różnych, o, tak jak macie filiżanki, łyżeczki, no to jest po prostu szok. Jakbyście tu chcieli posiedzieć sobie, pooglądać różne rzeczy, to można tu klikać w nieskończoność. Ale zachęcam, żeby sobie to przejrzeć, żeby sobie zobaczyć. W każdym razie jeszcze raz dla przypomnienia, żeby założyć konto na, jeżeli byście chcieli robić zakupy w japońskim Pokémon Center Online, to przede wszystkim musicie mieć jakiegoś pośrednika, nie mówię, że tego, tylko jakiegoś pośrednika. Zakładacie tu konto, bierzecie w lokacjach, ustawiacie sobie adres na Japonię i tam dostajecie takiego linka, znaczy no linka, linijkę taką z adresem, z telefonem, z wszystkim kontaktowym i tak dalej. To jest, znaczy telefon nie będzie wam generalnie potrzebny, ale oni tam wymagają, z tego co wiem, przy rejestracji w Pokémon Center. I to jest jakiś tam adres ichny. Macie tam swojego, w cudzysłowie, swoją skrytkę. Towary przychodzą tutaj z tego Pokémon Center. Tutaj to podajecie przy rejestracji. Towary, jak coś kupicie albo wylosujecie jakiegoś boksa, to przychodzą na ten magazyn. W panelu będziecie widzieli, że doszły i przekierowujecie to sobie, składacie sobie paczkę i wysyłacie do Polski. Tak to w telegraficznym skrócie miało być krótko, jest jak zwykle długo.
Ale to jest, jeżeli znacie jakąś prostszą metodę, to zapraszam do komentarzy. Dla mnie, jak przecierałem szlaki z Dawidem, to była jedna z najprostszych metod, jak można zamawiać bezpośrednio z japońskiego Pokémon Center. No jest tego dużo, jeżeli no coś tam się podoba, to no naprawdę, zobaczcie, nawet złoto mają, nie? Tutaj z kotami, jakieś złote obrączki, no to jest po prostu szok. To jest taka manufaktura, że głowa boli, nie? My nie mamy jednej tysięcznej tego, co oni mają. Pluszaków mają miliony różnych fajnych, no mają mega fajne rzeczy, także możecie sobie wejść, pokemoncenteronline.com, oczywiście ten JP japoński, i spróbować samemu. Ja zachęcam do komentowania. Jak znacie jakieś patenty do dzielenia się ze społecznością, was zapraszam na kolejne odcinki. Przypominam jeszcze raz, że końcówka PSA 9, PSA 10, Mystery Packów w promocji. Te droższe po 222, te tańsze po 111. W niedzielę krakujemy Scarlet Violet losowe boosterki plus Cyber Judge'a. Zrzutka już powinna być aktywna, także zapraszamy do zabawy. Kto pierwszy, ten lepszy. Slotów jest 10, w zasadzie 9 już zostało, z tego co mi wiadomo. Zapraszamy do zabawy i zapraszamy na kolejne odcinki. Pozdrowionka.